zorganizowanie tej konferencji, po drugie za stworzenie idealnych warunków dla naszego wrocławskiego kondominium austriackiego, które akurat może w tej konferencji uczestniczyć. Kilka dni temu otrzymałem telefon od, a propos jeszcze tego, co pan profesor mówił, które wystąpienia, otrzymałem telefon od mojej dobrej znajomej, która wyraziła głębokie zadowolenie i powiedziała, że bardzo się cieszę, że wreszcie porzuciłem zajmowanie się tymi nieścisłymi dziedzinami, takimi jak ekonomia, i zacząłem się interesować krawiectwem. Więc pytałem, o co chodzi. No to ta osoba powiedziała, no oczywiście, czym się różni Austriak z początku XIX wieku od Austriaka z początku XXI wieku, naturalnie ubiorem przede wszystkim. Oprócz tego pewnie jeszcze, prawda, blondą i winoklami. Niemniej jednak oczywiście nie chodzi tylko i wyłącznie o mężczyznę, chodzi o osoby o poglądach tak zwanych austriackich, takiego ekonomisty, który się inspiruje. Inspiruje się ujęciami szkoły austriackiej, może to też być naturalnie, że biorąc kobieta. Ludzie austriacy są kobiety, także dotyczy to także przypadku polskiego, czy można się przekonać, czytając książkę ekonomiści szkoły austriackiej, gdzie wśród autorów mamy oczywiście panie. W swoim wystąpieniu, tak jak to Austriacy mają zwyczają, będę się skupiał przede wszystkim na stronie krytycznej, to znaczy będę krytykował innych, a nie prezentował jakiś swój własny pogląd, bo chcę się odwołać do dwóch opisów tego, czym może być szkoła austriacka, do opisu Fritza Machrupa i do opisu Izaaka Kirchnera. Zanim zaproponuję swoją alternatywę właśnie, swoje rozumienie tego, czym jest ekonomia austriacka w XXI wieku w porównaniu do tego, czym była na początku XX wieku. I Fritz Machrup w swoim opracowaniu 100 lat po urodzinach Misesa na początku lat 80. przedstawia 6 cech, jego zdaniem determinujących czy określających to, czy ktoś jest przedstawicielem szkoły austriackiej, plus dwie bonusowe, które mają bardziej charakter polityczny, co do których nie jest do końca może pewien. Natomiast te 6 podstawowych to są następujące cechy. Metodologiczny indywidualizm, metodologiczny subiektywizm, rola kosztów i preferencji, koncepcja kosztu alternatywnego, marginalizm i rola czasu i czasowej preferencji w produkcji i konsumpcji. Jeśli chodzi o pierwszą cechę, czyli metodologiczny indywidualizm, no to jest sugestia, znaczy taka teza w zasadzie od Schumpetera, znaczy Schumpeter wymyślił termin metodologiczny indywidualizm, czyli indywidualizm metodologiczny. To jest teza o tym, że znaczy kolektyw nie działa, działają zawsze ludzie. Ludzie mają swoje cele, korzystają ze swoich środków do realizacji tych celów. Czy to jest cecha konstytutywna szkoły austriackiej? Na pewno można powiedzieć, że przedstawiciele szkoły austriackiej są metodologicznymi indywidualistami, ale po pierwsze, metodologiczny indywidualizm jest bardziej metodą historyczną niż metodą teoretyczną. Po drugie, w samej ekonomii jest bardzo wiele bytów i tworów, które mimo, że są kierowane przez jednostki, nie mogą zostać zredukowane tylko i wyłącznie do poziomu, nie mogą zostać w pełni zatomizowane. Tak? To jest zresztą jedno z wielkich osiągnięć Hayeka, to jest dowodzenie, to jest pokazywanie, że istnieją pewne instytucje, które, prawda, powstają w wyniku współpracy i że o ile można prześledzić je do ich źródła, do działań indywidualnych, no to w zasadzie, gdy rozłożymy te instytucje na czynniki pierwsze w pełni, no to okaże się, że one przestają istnieć. Nie można tego metodologicznego indywidualizmu posuwać zbyt daleko. No a po trzecie wreszcie, w tym rozumieniu metodologicznymi indywidualistami są również przedstawiciele neoklasycznej szkoły ekonomii. W związku z tym metodologiczny indywidualizm nie może stanowić cechy konstytutywnej odróżniającej przedstawiciela szkoły austriackiej od przedstawiciela tak zwanego głównego nurtu. Może za to metodologiczny indywidualizm, na przykład przedstawiciel metodologicznego indywidualizmu, może się postawić w opozycji do na przykład marksistów, jak najbardziej. Druga cecha, czyli metodologiczny subiektywizm, jak Machrup tłumaczy, chodzi o to, że zjawiska gospodarcze pochodzą z indywidualnych wartości i są są też warunkowane indywidualnymi informacjami, które posiadają jednostki. Znowu, jak najbardziej, przedstawiciele szkoły austriackiej w tym znaczeniu są metodologicznymi subiektywistami, ale jestem skłonny bronić tezy, że również dotyczy to przedstawicieli szkoły neoklasycznej. W szkole neoklasycznej również jest ta teza metodologicznego subiektywizmu się pojawia. Trzecia rzecz, gusta i preferencje, rola gustów i preferencji. Jak mówi Machrup, prawdziwy przedstawiciel szkoły austriackiej, uważa, że ceny, jakość produktów,
ilość produktów, alokacja czynników produkcji w wytwarzaniu tych produktów jest pochodną przede wszystkim gustów i preferencji, które są subiektywne. Więc oczywiście w pewnym stopniu jest to rozwinięcie tej cechy drugiej o gustach i preferencji jako tym najważniejszym czynniku sprawczym w procesie gospodarowania. Oczywiście dotyczy to szkoły austriackiej, niemniej jednak dotyczy tak samo szkoły neoklasycznej. W szkole neoklasycznej też mamy teorię imputacji wartości, też mamy sugestie, że cena czynników produkcji zależy od tego, jak bardzo są produktywne. Mamy tezę o tym, że popyt przede wszystkim decyduje o tym, jak kształtuje się cena. Tak więc te subiektywne preferencje również pojawiają się w ekonomii neoklasycznej. Są pewne może drobne różnice dotyczące wyceny czynników, w które nie chcę wchodzić, ale na pewnym ogólnym poziomie taka teza jak najbardziej się pojawia. Czwarta cecha, czyli koncepcja kosztu alternatywnego. Oczywiście koszt alternatywny, po pierwsze pojęcie wymyślone, termin wymyślony przez Friedricha von Misera, po drugie bardzo sprawnie wpasowany w teorię cen przez Bombawerka, też innego przedstawiciela szkoły austriackiej. Niemniej jednak ta koncepcja kosztu alternatywnego, jak zwracająca uwagę na to, że w działalności człowieka najważniejsze nie tyle są koszty przeszłe, poniesione w przyszłości, których zmienić nie możemy, ale możliwe alternatywy, to znaczy, czy możliwa alternatywa, jakby chciał logik powiedzieć, różne możliwe opcje działania. Tak? To jak z jakiego wyboru rezygnujemy, to jest tak naprawdę naszym kosztem. I to jest koszt ważniejszy niż koszt przeszły. Zgoda, ale przedstawiciele szkoły neoklasycznej, przedstawiciele głównego nurtu również uznają koszt alternatywny za najważniejszy w działaniu gospodarczym. Także cztery cechy, które mamy wymienia, rzeczywiście dotyczą przedstawicieli szkoły austriackiej, ale nie można twierdzić, że ktoś, kto nie jest przedstawicielem szkoły austriackiej, któryś z tych cech odrzuci, bo w zasadzie wszystkie te cztery są akceptowane. Piąta cecha, marginalizm, czyli ta teza, że w działaniu człowieka decydujące są, prawda, drobne zmiany, mówiąc brzydko, trade-offy, tak? Czyli te drobne dostosowania, które interesują nas, marginalne koszty, marginalne przychody, albo marginalna użyteczność, krańcowa, jak to woli, krańcowa użyteczność, krańcowy koszt. To jest teza, która dotyczy zarówno szkoły austriackiej, jak i szkoły neoklasycznej, bo i przedstawiciele szkoły austriackiej uważają, że marginalne zmienne są, znaczy decyzja jest podejmowana jak gdyby na marginesie, ale również przedstawiciele szkoły neoklasycznej uważają, że decyzja jest podejmowana tak w cudzysłowie na marginesie. Jedna rzecz, jaką pragnę dodać, to twierdzenie, że marginalizm szkoły austriackiej jest innym zupełnie marginalizmem niż marginalizm szkoły neoklasycznej. Tutaj zbliżamy się rzeczywiście do czegoś, co jest konstytutywne, co odróżnia przedstawiciela szkoły austriackiej od przedstawiciela szkoły neoklasycznej. Niemniej jednak możemy być pewni, że Machlup tej różnicy nie widział i nie uznawał. Dlaczego? Dlatego, że pod koniec, na przełomie lat 40. i 50. zaangażował się w taką debatę z ekonomistą, czy nawet nie był ekonomistą, Lesterem, który krytykował tezę o maksymalizacji zysku. Machlup, broniąc wtedy tezy o maksymalizacji zysku, posługiwał się aparatem neoklasycznym, aparatem marginalnym i dla niego marginalizm był rozumiany w zasadzie w taki sposób, w jaki jest rozumiany właśnie w szkole neoklasycznej. Tymczasem marginalizm Karla Mengera, który potem był rozwijany przez jego następców, jest zupełnie innego rodzaju marginalizmem. Dlaczego? Dlatego, że marginalna jednostka, krańcowa jednostka u Mengera to jest pewna konkretna jednostka, która znajduje się w posiadaniu osoby działającej. I w zasadzie możemy powiedzieć, że nie mamy tutaj jakiegoś funkcjonalizmu, to znaczy alokacja tej jednostki jest pochodną całości decyzji tego właściciela, który to jednostkę układa. Natomiast w ujęciu neoklasycznym jednostka marginalna to jest praktycznie nieskończenie mała jednostka, która pozwala która jest wynikiem przyjęcia pewnych założeń o istniejących funkcjach działania i pozwala na wyliczanie na przykład pochodnych, na wyliczanie zgodnie z drugim prawem Gossena, prawda, krańcowych sum substytucji, etc. Więc jest to zupełnie inny marginalizm, zupełnie inna jednostka marginalna. I szósta teza o roli czasu i czasowej preferencji. Oczywiście tutaj Machlup już trafia prawie w samo sedno. To jest rzecz, która szkoła austriacką wyróżnia od przedstawicieli innych szkół, mianowicie podkreślają rolę czasu.
Dwie bonusowe cechy, które makro przedstawia, to po pierwsze teza o suwerenności konsumenta jako najlepszym sposobie alokacji zasobów, poza przypadkami, gdzie mamy monopolizację i kartelizację, jak mówi. I druga cecha o tym, że teza o tym, że polityczna wolność wymaga wolności gospodarczej. Więc po pierwsze, znaczy jeśli chodzi o drugą tezę, to najbardziej mi się raczej kojarzy z Miltonem Friedmanem niż ze szkołą austriacką. A druga, a pierwsza teza o suwerenności konsumenta, powiedzmy nawet na poziomie, o którym mówi Machruk, po pierwsze, są pewne zastrzeżenia co do tezy o suwerenności konsumenta, na przykład wyraża je nawet Rothbard. Po drugie, sposób prezentacji suwerenności konsumenta przez Machruka bardziej mi się kojarzy ze szkołą ordoliberalizmu, czy właśnie ze szkołą taką neoliberalną, która uznaje, że państwo powinno prowadzić jakąś politykę antytrustową, antykonkurencyjną, nazywaną antymonopolową. Natomiast krytykując ogólnie te dwie cechy, ja raczej bym nie chciał identyfikować szkoły austriackiej jako szkoły, która przyjmuje pewne wartości. Bo te obydwie tezy bonusowe to są pewne wartości. To jest sfera ekonomii normatywnej. Czyli jak wchodzimy tutaj na grunt troszeczkę bardziej polityki gospodarczej i jak rozumiem, ponieważ w szkole austriackiej dominuje pewien jakiś taki, może możemy dostrzec pewną doktrynalną spójność, wielu przedstawicieli szkoły austriackiej właśnie sympatyzuje z ideami wolnorynkowymi, niemniej jednak ja bym jednak optował za tym, żeby odróżnić sferę normatywną od sfery pozytywnej, bo to co jest siłą szkoły austriackiej to przede wszystkim opracowania ekonomiczne, a nie z zakresu polityki gospodarczej. Też to zarzuty dotyczące tego, że podobno szkoła austriacka to jest jakaś sekta, ja też powiem słowo sekta, jak wszyscy go używają, one są głównie rezultatem tego, że w tym nurcie austriackim pojawia się bardzo wiele test normatywnych. Jak mówimy już o sekcie, to sobie pozwolę na pewną anegdotę. W jednym ze swoich wykładów Ralf Reiko, wybitny historyk, który zawsze znał osobiście przyjaciół się z Rothbardem, pracował też jego promotorem, bodajże był Hayek, jeśli dobrze pamiętam, ale no blisko się z nim znał, też uczestniczył w seminariach Misesa. I na jednym ze swoich wykładów powiedział, właśnie opowiadając o Misesie, zwrócił uwagę na ten zawód sekciarstwa, że szkoła austriacka to jest szkoła sekciarska. Ja powiedział, że stanowczo tym wszystkim zarzutom absolutnie zaprzecza. Szkoła austriacka nie jest żadną sektą. On może to potwierdzić, bo uczestniczył w seminariach Misesa. Chociaż pragnie podkreślić, że w trakcie jednego z seminariów Mises go dotknął. A tak poza tym to jest mu bardzo wdzięczny za to, że wskrzesił jego brata. Więc to ty a propos takiej zabawnej anegdoty, jak słyszysz, a szkoła w tym sektorze, to zawsze mi się ta historia przypomina. Także wracając do sedna, te tezy Machrupa nie wydają mi się przekonujące. Nie, na ich podstawie nie możemy tak naprawdę rozpoznać Austriaka czy też Austriaczki. Przejdźmy wobec tego do tekstu Gizela Kirstnera, który ukazał się 6 lat później, pod koniec lat 70., w którym Kirstner podaje 5 definicji możliwych, które pozwalają na identyfikację tego, czy ktoś kogoś uważamy za przedstawiciela szkoły austriackiej. Pierwsza z nich to jest definicja taka czysto historyczna. Jak ja to nazywam, nie gampowska. Bo gampowska definicja, wszystkie te definicje, które są Austriakiem, a to nie są trochę takie gampowskie, bo one zmierzają do tego, żebyśmy mogli stworzyć jakąś szufladkę, dzięki której będziemy mogli stwierdzić, poznasz austriackiego po czynach jego. Tak? Austrian jest z Austrian das, właśnie tak jak Forrest Gump mówi o tym, to jest, prawda, osobą niezbyt biegłą umysłowo. W podobny sposób próbujemy szukać cech, prawda, takich, które pozwolą nam klasyfikacji. Pierwszy pomysł Kirstnera to jest taki pomysł bardziej historyczny. Szkoła austriacka to jest fenomen historyczny. Po prostu była to pewien ośrodek myśli wykształcił się w Wiedniu i w naturalny sposób ludzie, prawda, ze sobą wspólnie na konferencjach się spotykają, publikują teksty na podobne tematy. W ten sposób wykształca się szkoła i to jest zjawisko przede wszystkim historyczne. Co ciekawe, zwolennikiem takiej tezy był sam Ludwig von Mises, najważniejszy przedstawiciel szkoły austriackiej w jej historii.
uważał, że to jest właśnie zjawisko w pełni historyczne. Kiedy przyjechał do Stanów Zjednoczonych i rozpoczął swoje seminaria, raczej niechętnie by kontynuował, niechętnie by nazywał tych amerykańskich swoich kontynuatorów przedstawicielem szkoły austriackiej. Szkoła austriacka to była w Wiedniu. To ta teza oczywiście troszeczkę może być... można krytykować tę tezę, którą teraz przedstawiam, niemniej jednak jego opracowanie z końca lat 60. czy nawet to był 70. może rok historyk o Settings of the Austrian School, raczej sugeruje, że właśnie widzę, skłania się ku tej tezie, że to jest raczej zjawisko historyczne przede wszystkim. Druga definicja Kelsera to jest rozumienie szkoły jako pewnej kontynuacji modelowania bomba-Berkowskiego struktury produkcji. Bomba w swoich opracowaniach zwraca uwagę na takie pojęcie jak średni okres produkcji, długość okresu produkcji, okrężność procesu produkcji. I w latach 70. kilku ekonomistów próbowało budować modele na podstawie tych tez Bombaverka. System tutaj przywołuje takie nazwiska jak Faber, Bernholz i Orsel. Ludzie pewnie, o których pewnie większość panów współczesnej szkoły austriackiej nie słyszała. Głównie dlatego, że ten kierunek w zasadzie w naturalny sposób przestał być kontynuowany. Sam Kelser twierdził, że ten kierunek rozwoju jest w ogóle niesubiektywistyczny i niewiele ma wspólnego tak naprawdę z Mengerem, a więc z fundamentami szkoły austriackiej. Trzeci sposób to jest też ten sposób ocierający się o te dwa bonusy Machlupa, mianowicie postrzeganie szkoły austriackiej jako zjawiska doktrynalnego z pogranicza teorii polityki gospodarczej. To jest pewna wizja, pewne poparcie dla wolnego rynku, pewna wizja doktrynalna świata, która zmierza do obrony pewnych wartości i sugerowania kierunku wprowadzenia polityki gospodarczej. W pewnym zakresie rzeczywiście to jest zauważalne, niemniej jednak ja gorąco bym się sprzeciwiał wobec takiego postawienia sprawy, bo to bardziej sprawia, że szkoła austriacka stawałaby się w takim wypadku ruchem, w którym pojawiałyby się jednak dogmaty. Tak? A przy założeniu, że ekonomia jest nauką pozytywną i nie mamy się skupiać na projektach normatywnych, musimy wychodzić z założenia, że nie ma żadnych dogmatów i można o wszystkim dyskutować. Zresztą o to chodzi w austriackiej teorii, w austriackiej krytyce głównego nurtu ekonomii, że wszystkie założenia, które są w tym nurcie, poddajemy pod dyskusję. Możemy o nich dyskutować. To samo dotyczy założeń w szkole austriackiej. Czwarta definicja Kitznera szkoły austriackiej mówi o tym, że przedstawiciel szkoły austriackiej postrzega rynek jako proces. Co to znaczy? To znaczy, że rynek nie powinien być analizowany w kategoriach modeli równowagi. Jest takie słynna seria dowcipów, które Państwo znacie, niektórzy, temat tego why did chicken cross the road, czyli dlaczego był tak przez ulicę. Taki różni myśliciele podają uzasadnienie. Marx mówi, no bo marka klasowa pokazała, Hegel, historyczna konieczność, Arystoteles mówi, że to jest w naturze kurczaka, żeby przechodził przez ulicę, Mises mówi, bo logiczna struktura umysłu mu kazała przejść. I właśnie Kelser by pewnie powiedział, no, gdy mówi się o tym, że kurczak przeszedł przez ulicę, a ja go widzę cały czas przechodzącego. Chodzi mniej więcej o to, że gospodarka, analiza gospodarki u Kelsera nie powinna być przeprowadzana przy użyciu modeli równowagi, że patrzymy na stany, pewne jakieś stacjonarne, bądź niestacjonarne. Nas interesuje proces przejścia, czyli to, że gospodarka jest w ciągłym ruchu w nieustannej zmianie. I myślę, że z tego widzenia najbardziej bym sympatyzował Kelsera szkoły austriackiej, ale zaraz do niej wrócę i zaproponuję swoje cechy konstytutywne. I piąty sposób interpretacji. To jest radykalna niepewność, jak mówi Kelsner, że to jest pewien nurt austriacki, który się wykształca pod wpływem Ludwika Lachmana i Szakla, który jest w zasadzie takim deridowskim odłamem szkoły austriackiej, takim kompletnie dekonstruktywistycznym. Czyli w zasadzie jest to podejście, które polega na krytyce wszystkich teorii i stwierdzeniu, że w sumie nie ma czegoś takiego do końca jak twarde prawa ekonomii czy twarde teorie ekonomiczne. Więc tutaj byśmy powiedzieli, Szakry, Lachman powiedzieli, że kurczak wcale nie przychodzi przez ulicę, on raz idzie w teraz w efekt, tak? Nie do końca możemy stwierdzić, co tak naprawdę się dzieje w gospodarce. Kończąc, przechodząc już teraz do sfery bardziej pozytywnej, bo
mimo wszystko wydawało mi się, że bardziej jest interesujące to, co mają machlubiliczne do powiedzenia niż ja. Niemniej jednak coś od siebie dodam na koniec, właśnie, żeby odpowiedzieć na to pytanie, czym się różni Austriak z początku XX od pierwszego wieku, od Austriaka z początku XX wieku. Mianowicie Austriacy na początku XX wieku rzeczywiście skupiali się na tych rzeczach, o których mówił Marcus, czyli na subiektywizmie, koszcie alternatywnym, marginalizmie, też na ekonomii dobrobytu. Ale poza marginalizmem, który ich wyróżnia do dzisiaj od przedstawicieli szkoły mainstreamowej, w zasadzie większość ich tez została wkomponowana i zintegrowana z głównym nurtem. Poza tym marginalizmem, który od czasów Mengera ma charakter bardzo nieformalny, to znaczy nie romansuje z formalizmem matematycznym, co byśmy może tak napisali, formalizm matematyczny. Czym wobec tego charakteryzuje się Austriak na początku XXI wieku? No tutaj mam wymienionych 6 tez, które troszeczkę się zazębiają, ale myślę, że można po każdej z nich osobno bronić. Pierwsza cecha to jest realistyczna synteza mikroekonomii i makroekonomii. I to jest jeden element, który właśnie będzie łączył Austriaka z początku XX wieku z Austriakiem z początku XXI wieku. Mianowicie to rozwijanie tezy mengerowskiej i analiza systemu cenowego, użyteczności zmiennych mikroekonomicznych z perspektywy niematematycznej, jeśli matematykę rozumiemy w specyficzny sposób oczywiście, tak jak się powszechnie rozumie, ale to też mogą być spory, że tak naprawdę jest matematyka. I wraz z tą realistyczną mikroekonomią synteza z teoriami makroekonomicznymi, czyli nie ma oddzielenia twardego, tak jak jest w głównym nurcie na mikro i na makroekonomię. Druga cecha to oczywiście teoria pieniądza i analiza bankowości centralnej. To jest rzecz, po której rozpoznamy na tych Austriakach, czytamy jego artykuł o teorii pieniądza, o analizie polityki pieniężnej. Nawet, i to jest tak głęboko konstytutywna cecha, że nawet jak teoretycznie ktoś spoza szkoły austriackiej napisze tekst właśnie spełniający pewne kryteria analizy prowadzenia polityki pieniężnej albo wystawia jakieś tezy z teorii pieniądza, to jeżeli one będą zbieżne w jakimś stopniu z tym, co opisywali ekonomiści szkoły austriackiej, to w zasadzie można powiedzieć, że to jest austriaczenie. To jest praktycznie pisanie typu szkoły austriackiej. To jest oczywiście cecha, której nie mogli spełnić Austriacy z początku XX wieku z tej prostej przyczyny, że cała teoria pieniądza powstała dopiero, wyszła z pod ręki Ludwiga von Misesa, który dopiero zaczął nad nią pracować w teorii pieniądza i kredytu, a tak naprawdę skończył ją dopiero w Human Action i to jest dopiero krótkim działaniu. Tam dopiero się pojawia misesowska, austriacka, współczesna austriacka teoria pieniądza. Mises z 1912 roku to jest taki trochę mutant Misesa z 1949 i szkoły monetarystycznej. Trzecia cecha to oczywiście analiza gospodarki socjalistycznej, krytyka krytyczna analiza funkcjonowania gospodarki socjalistycznej. Znowu, Austriacy z początku XX wieku nie mogli, nie możemy ich rozpoznawać na tej podstawie jako Austriaków z początku XX wieku, bo oczywiście najważniejszy wkład w te debaty wyszedł ze strony i Misesa, i Hayeka, którzy jak wiadomo żyli później, tworzyli później. Czwarty element to rola kalkulacji ekonomicznej i teoria przedsiębiorczości. I to nakłada się w zasadzie z tym, co powiedział Kirchner, o tym, że rynek to proces, przynajmniej mam nadzieję, że on tak rozumie, że rynek to proces ze względu na specyficzne funkcje kalkulacji ekonomicznej, która nie jest prostym kalkulowaniem, to jest w ogóle zła nazwa, nie powinien się nazywać kalkulacja ani rachunek, bo to nie jest żaden rachunek i żadna kalkulacja. I teoria przedsiębiorczości, która się wiąże z tym aktem kalkulowania, czy rachowania, racjonalizowania ekonomicznego. Znowu to są opracowania po II wojnie światowej, które się pojawiły. Piąta cecha to heterogenizacja danych ekonomicznych, czyli podkreślanie, że zmienne ekonomiczne bardzo często, to jest też cecha, która się pojawia w szkołach inspirowanych instytucjonalizmem, czyli podkreślanie, że zmienne ekonomiczne bardzo często, szczególnie gdy mówimy o prowadzeniu polityki pieniężnej albo w ogóle jakiejkolwiek polityki rządowej, to dokonujemy homogenizacji bardzo mocno heterogenicznych zmiennych. Tak? I może mogą nam umknąć
dosyć istotne różnice przez to. Najprostszy przykład, o którym wspominał profesor Kwaśnicki, rzeczywiście statystycznie wyjdzie tak, że jak rząd wydaje więcej pieniędzy na czołgi i na zbrojenia w trakcie II wojny światowej, to PKB nam będzie rosło, bo tak się po prostu liczy PKB. Każdy wydatek rządowy, choćby nie wiadomo na co był, będzie zwiększał PKB. Więc jak to natychmiast zredukujemy, to oczywiście natychmiast PKB będzie spadało. Choćby to było najbardziej absurdalne, czym jest możliwe. Czy też inny przykład, bardzo często pierwszy z ręki, bo akurat o tym czytałem artykuł parę dni temu, bardzo często nawet jak czytamy opracowania przedstawicieli głównego nurtu, na przykład dotyczące polityki pieniężnej, to tam możemy przeczytać, że w zależności od tego, czy założymy, że praca jest homogeniczna, czy nie, uzyskujemy zupełnie inne rezultaty dotyczące elastyczności podaży pracy. Zupełnie inne, zupełnie odmienne. Tak samo w zależności od tego, jaką uznamy metodę pomiaru produkcji, to może się okazać, że w jednym modelu będzie rekomendowanie obniżki stóp procentowych, a w drugim podwyżki stóp procentowych przez bank centralny. Szósta cecha, ostatnia, wiążąca się też z tą piątą, ograniczenia pomiarowe, tak, czyli z heterogenizacji zmiennych ekonomicznych wynika, czy z istnienia tego, z faktu istnienia heterogeniczności danych ekonomicznych wynikają ograniczenia pomiarowe, wraz z nimi ograniczenia predykcyjne. A wraz z nimi ograniczenia predykcyjne, czyli trudności z przewidywaniem tego, co nastąpi w przyszłości. To też jest takie typowo, bardzo często pojawiające się w opracowaniach szkolarskich współczesnych. Co do Machlupowskiej tezy o czasie, zastanawiałem się, czy nie wyruszyć tego punktu siódmego, że jest jeszcze specyficzne podejście do czasu przez postawicieli szkolarskich. Rzeczywiście można by to wyróżnić jako siódmą cechę, nawet w ostatniej chwili to teraz napisałem. Ale doszedłem do wniosku, że w zasadzie to zawiera się w punkcie czwartym, teorii przedsiębiorczości roli kalkulacji ekonomicznej, bo tam jest czas i zmiana najważniejszy. I w piątym punkcie, bo jednak te zmienne są heterogeniczne, cały czas się zmieniają. No i oczywiście w szóstym, bo tam mamy też zmienność. W punktu zmienności mamy ograniczenia predykcyjne w ekonomii. To chyba tak.